Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, cześć na sesji środowej. 13 dzień lipca dzisiaj mamy, zapraszam na przegląd techniczny, a zaczniemy sobie od wykresu euro-USD, czyli dosyć klasycznie. Schemat, jaki tutaj na głównej parze walutowej został wyznaczony, tutaj minimalnie będziemy aktualizowali sobie o pogłębiony dołek, jaki został wyznaczony w dniu wczorajszym w godzinach przedpołudniowych, natomiast nadal pozostajemy w tym zakresie technicznym. Mam na myśli to, że mamy tutaj wyznaczony układ FS100 wzmocniony mierzeniem 61,8 FIBO z ostatniego swingu spadkowego, a więc pomiar największej korekty wzrostowej, która miała miejsce na sesji 8 lipca, czyli tu mamy oczywiście sesję na takiego kanału cenowego. Oczywiście jesteśmy dosyć daleko jeszcze od jednej, jak i drugiej strefy, ale myślę, że warto sobie coś takiego teraz na ujku wyznaczyć. Może to być potencjalny też sygnał do ewentualnego księgowania pozycji, chociaż cały czas jestem zdania, że ta tendencja wzrostowa jest tak silna ubiegłego tygodnia, czyli sesja piątkowa. Spadki, pomiar ostatniego swingu spadkowego, odkładamy sobie to od wczorajszego dołka i tak naprawdę to są okolice parytetu, można powiedzieć, bardzo, bardzo taki symptomatyczny poziom, symboliczny poziom psychologiczny 1.00 na wykresie głównej parze walutowej. O tym też wspominałem wcześniej, że może dojść do tego, że się kształtuje na tym rynku. Ok, idąc sobie dalej do rynku złota, tutaj nowe dołki na złocie się pojawiają. 1725 obecnie jest handlowane złoto, zbliżało się tak naprawdę jeszcze dzisiaj po otwarciu sesji europejskiej w okolice 1000. Zmieni się tendencja. Teraz za 1 euro nie będziemy płacić dolara i coś tam, to po przecinku, tylko już za 1 dolara będziemy płacić nieco ponad 1 euro. W odwrotnej kolejności możemy sobie to w swoim rozumowaniu przekształcić. Także dosyć symptomatyczny byłby to skok, jeżeli chodzi o potencjalne wyceny jednej i drugiej waluty na rynku. Natomiast w takim ujęciu bardziej lokalnym, bo to nas interesuje na tą chwilę, 1.0120 to jest ta bariera podażowa, ta strefa oporu, która na głównej parze walutowej ciężko, chociaż zmienność przyspiesza na szczęście, więc zobaczymy, jakie układy będą testowane. Jeszcze zerknę sobie USDPL na to, co się wydarzyło. No układ 1:1 w zasadzie są nowe szczyty, więc godny zaktualizowania, ale zerkniemy sobie jeszcze na chwilę złoto i też na USDPL na jeszcze przejdę. Jeżeli będzie na złocie, to oczywiście coś ciekawego, bo patrząc na te ostatnie kilka sesji od połowy ubiegłego tygodnia, powiedzmy ostatni tydzień, nie do końca mi się podoba to, co się dzieje na rynku złota. Moglibyśmy sobie pomierzyć mniej więcej te spadki. Za chwilę mogą być nowe dołki, więc myślę, że to złoto sobie jeszcze odpuścimy, poczekamy na bardziej klarowniejsze ruchy. A wejdźmy na wykres jeszcze USD walutowej, stanowi obecnie ten scenariusz bazowy, ten bazowy scenariusz techniczny w tym przypadku. Przechodząc dalej, GBP USD. Tutaj ciekawy wydaje się pomiar tej korekty wzrostowej, chociaż nie jest, niekoniecznie musi on zostać być jeszcze aktualny, bo tak na oko patrząc może został już wybity, a prawdopodobnie przetestowany. Zobaczymy sobie. Dokładnie, w punkt zaksięgowany po godzinie 8. Po godzinie 9 sporo niezdecydowania widać na tej formacji świecowej godzinowej. Także jak najbardziej wchodzi w grę tutaj retest tego poziomu podażowego na wykresie GBP USD właśnie. Interwał jednogodzinowy, strefa oporu 1.1935 do obserwacji, potwierdzenie tutaj w postaci biegunowości oczywiście też otrzymujemy. Ja to zaznaczę sobie takim odcieniem bardziej czerwonym, czyli kolorem podażowym. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na ten dołek z 8 lipca sesji piątkowej. Cena mocno odbiła, później jest wyjście dołem i tak naprawdę wybite wsparcie staje się oporem, co stanowi tutaj dodatkowe potwierdzenie tego mierzenia FS100. 1.1935, nadal aktualny scenariusz z poziomem oporu tutaj na kablu. Jeśli chodzi o USDJPY, scenariusz tutaj wybity, także musimy sobie nieco tą sytuację techniczną zaktualizować na ujku. Zobaczmy nieco szerszą perspektywę czasową również. Uwagę mogą zwracać te ostatnie dołki, które na oko najpierw patrząc wyglądają w bardzo taki ułożony sposób. Jeżeli poprowadzilibyśmy sobie linię czy to kanału, czy trendu wzrostowego, takiego lokalnego bardziej,
może nie aż tak, bo to jest interwał 4-godzinowy, ale bardzo ułożony sposób one się tutaj kształtują i myślę, że warto to sobie też wykorzystać, bo tak naprawdę na tym rynku szukamy przede wszystkim okazji, możliwości, żeby cały czas podłączać się do tego panującego trendu wzrostowego. Nie da się zanegować w sytuacji, że ten trend jakby wyraża na tą chwilę jakąś większą słabość, bo cały czas pogłębiamy te nowe maksima, więc myślę, że to poprowadzenie tego dolnego ograniczenia jest tutaj bardzo ciekawą opcją, ciekawą alternatywą. Jeżeli poprowadzilibyśmy sobie w takim samym nachyleniu równolegle drugą linię, możemy sobie tutaj nawet pokusić o wyznaczenie się tak, że tylko i wyłącznie gdzieś zawężać te stopy, nie szukać jakby tego maksymalnego targetu, czy też nawet i pośrednich targetów, chyba że z części pozycji, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie wyznaczyć, kiedy ten kierunek północny może zostać gdzieś wyhamowany w większym stopniu. Także na tą chwilę bariera popytowa oparta na dolnym ograniczeniu, powiedzmy 135,80, tak to jest 720 dolarów za uncję. W ostatnim czasie to złoto tak chodzi i scenariusz, który wyznaczałem w dniu wczorajszym, który daje możliwość podłączenia się do tego silnego trendu wzrostowego na tym rynku z perspektywy takiej może nie lokalnej, ale takiego w miarę wąskiej perspektywy z średnioterminowej. Przeszliśmy sobie tutaj na interwał jednogodzinowy, potwierdzenie w postaci ZZB, mierzenie FS100, które obejmuje tutaj tą korektę spadkową największą przy obecnych wzrostach. Odkładamy sobie to od wczorajszego szczytu z okolicy 4,85, co daje nam tutaj poziom popytowy, poziom wsparcia 4,7600. No i oczywiście patrząc na dynamikę, jaka na tym rynku występuje, nawet i podczas tej sesji dzisiejszej środowej może zostać to zaksięgowane, więc tutaj radzę sobie jakiś alert ustawić i brać pod uwagę, że te poziomy w szybkim tempie są wypełniane na parach walutowych właśnie z PLN-em czy na USD-PLN-ie właśnie, więc można sobie ten scenariusz przygotować jeszcze na dzień dzisiejszy.